Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił. Wobec tego arcykapłani i faryzeusze zwołali najwyższą radę i rzekli: cóż my robimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w Niego i przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsca święte i nasz naród. Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod uwagę, że lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród. Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, ale także by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Tego więc dnia postanowili go zabić. Odtąd Jezus już nie występował wśród Żydów publicznie, tylko odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasteczka zwanego Efraim, a tam przebywał ze swymi uczniami. A była blisko Pascha Żydowska. Wielu przed Paschą udawało się z tej okolicy do Jerozolimy, aby się oczyścić. Oni więc szukali Jezusa i gdy stanęli w świątyni, mówili jeden do drugiego: cóż wam się zdaje, czyżby nie miał przyjść na święto? Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali polecenie, aby każdy, ktokolwiek będzie wiedział o miejscu jego pobytu, doniósł o tym, aby go można było pojmać. Żydzi nie analizują znaków, które Jezus czynił, lecz widzą w nich przede wszystkim zagrożenie dla siebie. Pod płaszczykiem zagrożenia dla narodu, religii, tak naprawdę myślą o sobie, o swoich interesach. Dlaczego Jezus ma umrzeć? By rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Tam jest rozproszenie, gdzie człowiek odczuwa zagrożenie. Rozpraszamy się wewnętrznie przez pojawiające się uczucie zagrożenia i strachu. Najczęściej boimy się samych siebie. Śmierć Jezusa jest taką tęsknotą, wołaniem Boga za spotkaniem z człowiekiem. Kto ma się spotkać? Człowiek z Bogiem i człowiek z człowiekiem. Zobaczmy, że jedność jest tam, gdzie zrozumienie i przebaczenie. Zrozumienie dla ludzkiej biedy i niemożności zaradzenia jej dokonało się w śmierci Pana. Przebaczenie sprowadza jedność. To, co boli w tej sytuacji krzyż, on jednoczy. To, co boli, wychowuje do zjednoczenia. Jest taki czas, kiedy wyjaśniamy swoje relacje drugiemu. Gdy ich nie przyjmuje, wychodzimy w milczeniu i cierpimy. Jezus przekonywał do czasu, a potem pozwolił się ukrzyżować. Jedno i drugie przemawia. Słowa bez ofiary nic by nie wyjaśniały. A jeśli nie wyjaśniają, to i nie objawiają miłości Boga. Biblia mówi: odszedł do krainy w pobliżu pustyni. Oczywiście ze swoimi uczniami. Może dlatego, aby powrócić do przeżyć podczas swojego pierwszego pobytu w tym miejscu. Do czegoś, do kogoś wracamy. Może po to, aby być w pobliżu. Dobre przeżycia, przez które przeszliśmy, potrafią nas wzmacniać w chwili zagubienia. Dobrze jest odwoływać się do przeszłości, w której byliśmy mocni duchem. Do tego warto i trzeba powracać.
Gdy jestem nierozumiany, najprościej byłoby się wycofać. Brak zrozumienia to wstęp do bardziej bolesnego doświadczenia i trzeba się na nie przygotować. Pustynia, Bóg, szatan, ale też obecni na niej uczniowie. Jezus jest bogatszy o swoich uczniów. W kogo lub w co jestem bogatszy od doświadczenia wywołanego przez moją samotność, zdradę osoby bliskiej, grzech, który napełnił mnie bólem i smutkiem? W co jestem bogatszy przed Panem?